Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak słuchać radia online i jednocześnie jak na tym zarabiać. A więc zaczynajmy. Po pierwsze należy przejść na stronkę bitradio, czyli bitrad.io. Wciskamy Enter. Oczywiście link do tej stronki znajdziesz w opisie tego odcinka, wystarczy, że w niego klikniesz i zostaniesz tutaj przeniesiony. No i kiedy tutaj się już znajdziemy, jeśli chcemy po prostu słuchać radia, nie musimy zakładać żadnego konta, natomiast jeśli chcielibyśmy zarabiać kryptowaluty za to, że słuchamy dowolnego radia internetowego, to należy tutaj założyć konto. W tym celu wystarczy tutaj u góry kliknąć przycisk Login, i następnie tutaj u góry wybrać zakładkę Register, czyli zarejestruj się. Wypełniamy tutaj te pola, czyli w tym miejscu mamy nazwę użytkownika, adres e-mail, tutaj wpisujemy hasło. Następnie zaznaczamy te dwa checkboxy i klikamy Register for free, czyli zarejestruj się za darmo. No i kiedy już się zarejestrujemy, możemy się oczywiście zalogować na tej stronce lub zjechać niżej. No i tutaj na samym dole, jak widać, mamy dostępne playery na iPhone'a, iPada i na Androida. Czyli możemy sobie ściągnąć aplikację na telefon, zalogować się na niej, słuchać radia na telefonie i jednocześnie zarabiać kryptowaluty. No i teraz tak, żeby znaleźć jakieś radio, którego chcielibyśmy posłuchać, jak widać, jest tutaj dodanych 121 tysięcy stacji radiowych z całego świata. Także każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Mamy kilka opcji. Albo klikamy tutaj w ten przycisk i wpisujemy sobie nazwę stacji, którą chcemy znaleźć, na przykład RMF FM. Wciskamy Enter. No i w tym momencie znajduje nam stację RMF FM. Możemy jedną z tych stacji wybrać. Kolejną opcją w tym oto miejscu klikamy i mamy tutaj na przykład charts, czyli najpopularniejsze stacje. Jak w to klikniemy, mamy tutaj listę najpopularniejszych stacji z całego świata. Kolejna opcja, kliknięcie countries, czyli będziemy mieli rozdzielone stacje względem krajów. Niestety stacje polskie nie są poprawnie dodane, ponieważ wyświetla się tylko jedna stacja, natomiast w serwisie Bitradio tych stacji jest dostępnych dużo więcej. No i tutaj na dole mamy kolejną opcję, czyli genres, czyli gatunki muzyczne. Czyli jak klikamy w tą opcję, to tutaj mamy rozdzielone stacje radiowe względem tego, jaki to jest gatunek muzyczny. Czyli mamy na przykład muzykę chociażby celtycką, chrześcijańską, country, metal, disco, death metal, classic rock, celtic rock, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy klikniemy w dany gatunek muzyczny, będziemy mieli listę stacji, które ten właśnie gatunek gra, chociażby Rock FM. No i kiedy znajdziemy już jakąś stację, która nas interesuje, dajmy na to ja wybiorę sobie Rock FM, wystarczy tutaj kliknąć w tą oto ikonkę. Jesteśmy przenoszeni na podstronę tego radia. Zjeżdżamy nieco niżej. No i tutaj mamy przycisk play, wystarczy w niego kliknąć. I w tym momencie, jak widać, radio już gra. No i w ten właśnie oto prosty sposób możemy słuchać radia online. No i jeszcze zakończę taka informacja. Jest to serwis dosyć eksperymentalny, dosyć nowy, także wszystkie stacje nie działają jeszcze poprawnie. Dość mała liczba stacji działa poprawnie, także jeśli jakaś stacja nie odtworzy nam muzyki, należy znaleźć inną stację i w momencie, kiedy znajdziemy inną stację, z pewnością ta muzyka zostanie odtworzona. Zazwyczaj te najbardziej popularne stacje właśnie muzykę bez problemu odtwarzają, chociażby RMF FM. Także polecam właśnie posłuchać radia online przez Bitradio i dzięki czemu zarabiać także co nieco kryptowalut. No i na dziś to było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeśli tak, pamiętaj, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi.
Dzięki i do usłyszenia.